Jeden z moich wiernych fanów prosił mnie tutaj o krótki wykład o przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka. Rzecz jest równie ciekawa, bo to już filozofia prawa albo filozofia w ogóle. Proszę Państwa, nie ma żadnej definicji klasycznej, treściowej typu A jest to B, które ma własność C, tego pojęcia. A jednak u podstaw wszystkich konstytucyjnych, naczelnych systemów konstytucji rozwiniętych państw Zachodu, w tym też Polski, choć ona jeszcze nie jest rozwiniętym państwem Zachodu, przynajmniej mentalnie, prawa i wolności człowieka wywodzimy z zasady przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka. Co to jest? Tak, to ta podstawowa wartość, to co przysługuje nam wszystkim od chwili urodzenia aż do śmierci, w niektórych też poglądach, tutaj mielibyśmy jakiś ostry fundamentalizm katolicki, nie od chwili urodzenia, tylko od chwili poczęcia. Ale tu nie będę wchodzić w status nasciturusa. Kto jest ciekawy, odsyłam do prawa rzymskiego, bo generalnie zgadzam się z tym poglądem. Tak, ta przyrodzona godność przysługuje nam wszystkim, jest niezbywalna. Ona jest podstawą i fundamentem zasady ochrony życia, wolności, nietykalności osobistej, całego fundamentu dóbr osobistych chronionych w prawie cywilnym, nawet takich jak prawa autorskie osobiste na przykład. Tak. Ona też ogranicza zasady swobody, umów i autonomii. Ona sprawia, że nie mogę zawrzeć z kimś umowy, że to, żeby mnie zabił i torturował. Takie umowy będą nieważne. Na przykład Janusz Korwin-Mikke, czy tak zwani libertarianie, chcą, żeby zasada volenti non fit injuria była normą, można powiedzieć, bezwzględną. To znaczy, jeśli zawieram umowę z kimś, żeby mnie zabił, no to przecież to jest wyraz mojej woli, wola jest niczym nieograniczona. Ale takie poglądy mają 15 i 16 latki. Potem się z nich wyrasta. Na szczęście, proszę Państwa. Na szczęście, chociaż te 15, 16 i 17 zapewniają Januszowi Korwin-Mikke fantastyczne życie. Tak, nie możemy się jej zrzec. Nie możemy sprzedawać zarobkowo części ciała. To już jest karane w systemie prawa karnego i polskiego i w całej Unii. Nie możemy się prostytuować. To nie jest karane, ale takie umowy są nieważne. Ja o tym mówiłem. Przynajmniej w Polsce. Właśnie wtedy zbywalibyśmy się tego, co jest niezbywalne, naszej przyrodzonej godności. Ale z aksjomatami mamy ten problem. Słuchajcie, w systemie logiczno-deontycznym przyrodzona godność jest aksjomatem systemu praw i wolności. Ale wy oczywiście możecie mnie spytać, a z czego ta przyrodzona godność wynika? No i teraz spójrzcie, ostremu katolikowi jest łatwiej. No z tego, że jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga w jakiejś tam przyrodzie, którą mam sobie podporządkować i wydupczyć za przeproszeniem, mi jest trudniej, bo ja uważam, że jesteśmy częścią przyrody, tak jak kamienie, rośliny, zwierzęta, najwyżej rozwiniętą poprzez nasz mózg, o którym fenomen Noam Chomsky, którego zresztą nie cierpi z uwagi na poglądy polityczne, pisał. Tak, ale jesteśmy taką samą częścią jak zwierzęta i rośliny. Katolik powie, no tak, worek skórno-mięśniowy, tu różne giertychy i tak dalej, no jakaż tu godność. To ja wam powiem tak, cały wszechświat jest rozumny, jest oparty o fenomen praw matematyki, języka, logosu, jakim jest matematyka. A my jesteśmy tą częścią wszechświata, w której wszechświat uzyskuje samoświadomość. Czy to nie jest piękne? Czy naprawdę nie jest piękniejsze taki platonizm, taki pitagoreizm, niż prosta, prymitywna wiara, że jesteśmy tylko ludzikami zrobionymi przez nadrzędnego nadzorcę, którzy generalnie mają robić to, co on chce. Tak, możliwa jest świecka etyka i możliwe jest jej oparcie o zasadę przyrodzonej godności człowieka. Tego elementu wszechświata, w którym wszechświat uzyskuje samoświadomość, samopoznanie, uświadamia sam siebie. To zresztą w teologii Pierre'a Teilharda de Chardin był ten punkt omega. On z tym Chrystusa utożsamiał.